30. Raz, mocno, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Brawo. Powiedz, jakie było to ćwiczenie przed chwilą, które wykonywałeś? Na czym ono polegało? Polegało, żeby uratować człowieka. A kiedyś już to robiłeś, czy pierwszy raz reanimowałeś? I jak? Trudno, ciężko jest to zrobić? Trudno. Dlaczego? To jest po prostu takie straszne, że się boisz. Nikogo nie ma w domu, boisz tą kartkę, kartka długo nie przyjeżdża. No to trzeba jakoś sobie poradzić. I myślisz, że sobie poradzisz teraz w takiej sytuacji? Myślę, że tak. Będziesz wiedział, co zrobić? Tak. Co pana skłoniło do zrobienia sobie tego pomiaru? Jestem cukrzykiem i akurat idę na okresowe badania do lekarza. W związku z powyższym tak skorzystałem z okazji, jestem po basenie, bo systematycznie chodzę na basen, jeżdżę rowerem. Po prostu potrzebuję dużo wysiłku, żeby utrzymać odpowiednią normę cukru we krwi. Akurat sobie zbadałem, jestem zadowolony. Myśli pan, że takie akcje jak ta dzisiejsza są potrzebne? Tak, bardzo potrzebne. Bo niektórzy ludzie, którzy załóżmy nie pracują i nie potrzebują tak zwanych badań okresowych potrzebnych do zakładu pracy, to może nawet nie widzą, mają podwyższony poziom cukru we krwi. A chyba, że systematycznie się badają. Ale sądzę, że ci, co nie pracują, to bardzo rzadko korzystają z takich badań specjalistycznych, że tak powiem.